Bardzo proszę. Wypada mi zacząć, podobnie jak i wszyscy moi poprzednicy, że jestem niesamowicie zaszczycony, że mogę przed Państwem tutaj stanąć i słów parę powiedzieć. Tytuł mojego wystąpienia z Liwą w czerwonokrzyskich szeregach. Przepraszam, że nie będzie prezentacji, nie będzie obrazków. Jestem człowiekiem starej daty, mimo że może aż tak bardzo staro nie wyglądam. Nie preferuję takich prezentacji. Będę mówił o czterech osobach, które łączy łączyły trzy elementy. Po pierwsze, wszystkie były kobietami, co w polskiej historii jest istotne, ważne. Niech mi wybaczą panowie, a panie nie wezmą za jakieś schlebianie. Historie głównie piszą mężczyźni, piszą o mężczyznach, a rola kobiet w polskiej historii, szczególnie od XIX-XX wieku, jest, mimo że niedoceniana, to nie do przecenienia. Po drugie, wszystkie łączył symbol, herb, znak leliwy, czyli wszystkie bądź z urodzenia pieczętowały się tym godłem rodowym, symbolem rodziny Tarnowskich, bądź poprzez wejście do rodziny Tarnowskich, poprzez małżeństwo. I wszystkie oczywiście należały do polskiego i działały w Polskim Czerwonym Krzyżu. O pierwszej, o której chciałem mówić, mówił nie będę, bo przed chwilą pani porucznik mówiła o pierwszej damie Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli pani Marii Anieli Szczetwertyńskich Tarnowskiej. Tylko trzy rzeczy, jeżeli państwo pozwolą, bo byłoby niegodziwe z mojej strony, gdybym państwa męczył drugi raz przedstawieniem życiorysu, ale tytułem pewnego uzupełnienia. Po pierwsze, rok 1920 i wojna polsko-bolszewicka, realizacja jednego z najciekawszych pomysłów z racji tego, że front był rozciągnięty i zresztą bardzo szybko szedł na wschód, a potem cofał się i stanął pod Warszawą, a więc organizacja szpitali była bardzo utrudniona. Wtedy Maria Tarnowska zorganizowała rzecz bez precedensu, po raz pierwszy chyba na ziemiach polskich, tak zwane szpitale mobilne. Ona za to odpowiadała i w gruncie rzeczy za ten pomysł i za to bohaterstwo, ten Krzyż Walecznych, o których pani porucznik tutaj mówiła. Druga rzecz, drugie dopełnienie, niesamowicie ważne wydaje mi się, tutaj tego nie padło, to jest negocjacja końca Powstania Warszawskiego. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych dokonań Marii Tarnowskiej, rokowania z niemieckim generałem von den Bachem, rokowania, które doprowadziły po bardzo długich rozmowach i dyskusjach doprowadziły do uznania wszystkich powstańców za kombatantów, a to był warunek sine qua non, na mocy którego powstańcy zgodzili się złożyć broń. Ja tylko przytoczę jedno zdanie oficera, który towarzyszył, niemieckiego oficera, który towarzyszył von den Bachowi w tych rokowaniach. Napisał w swoich wspomnieniach tak, kiedy już zostały te rokowania podpisane. W tym momencie, gdy protokół był gotowy, mieliśmy wrażenie, że to nie Polacy kapitulują, lecz my przed starą hrabiną. Koniec cytatu Niemca, który obserwował, jak toczyły się dyskusje i znakomicie oddał istotę rzeczy i pokazał, kto tak naprawdę prym wiódł w tych rokowaniach. I na koniec tej postaci, jako swoistą puentę, kiedy obchodziliśmy uroczyście wybuch Powstania Warszawskiego w tym roku, kolejną rocznicę, okrągłą rocznicę, miałem przyjemność odbycia rozmowy z panem Janem Arturem Tarnowskim, nazywanym w rodzinie głową, najstarszym przedstawicielem i najstarszym synem ostatniego dziedzica Dzikowa, który zadał mi pytanie jako historykowi, jak to się dzieje, że wszyscy mówią o powstaniu, świętują to powstanie, a pomija się tak niesamowicie ważną rolę, tak niesamowicie ważną osobę. Dlaczego ta Maria Tarnowska dalej nie jest obecna w publicznej przestrzeni? Niech mi państwo wybaczą, że zacytuję to, co powiedziałem. Pan Jan Tarnowski uważał, że dalej funkcjonuje w społeczeństwie coś takiego i powiedział wręcz, bo była hrabiną, bo była arystokratką. Ja mówię, raczej nie, to nie ma znaczenia. Powiedziałem, myślę, że problem leży w tym, że miała szczęście, że przeżyła. My niestety, świętując rocznicę kolejnych klęsk, świętujemy przede wszystkim tych, którzy zginęli. Gloria victis. Maria Tarnowska przeżyła, Maria Tarnowska
niestety dla tej narracji historycznej zmarła śmiercią naturalną, żeby nie rzec w łóżku, a więc dla tej polityki, współczesnej polityki historycznej nie jest osobą, która powinna stać, niestety nie jest osobą, powiem od siebie, na piedestale. To tak tytułem tylko wspomnienia i zakończenia rozważań na temat tej pierwszej postaci. Drugą z postaci, o której chcę powiedzieć, to również Maria Tarnowska, która urodziła się w Dzikowie w 1904 roku, jako córka Jana Zdzisława Tarnowskiego i Zofii z domu Potocka. Była, jak każde z dzieci Tarnowskich, osobą, która uzyskała bardzo dobre wykształcenie. W 1930 roku, i to podobne losy z poprzednią osobą, wyszła za mąż za Artura Potockiego, który był dyplomatą II Rzeczpospolitej. I rzeczywiście okazało się, że to małżeństwo i profesja jej męża wpłynęły mocno na jej dalsze losy. Mianowicie, kiedy wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, Maria Potocka, bo teraz używała oczywiście nazwiska męża, przekroczyła granicę, poprzez Rumunię dotarła do Jugosławii i tam w Jugosławii osiadła w Czerwenicy, małej miejscowości, gdzie znalazła się grupa około 200 Polaków, polskich uchodźców, którzy nie dotarli do Francji, bo to był cel, jak wiemy, wędrówki Polaków. Znaleźli się w Jugosławii, która zajęta została przez Włochy i możliwość przejścia dalej była w gruncie rzeczy utrudniona. I wtedy Maria Potocka razem ze swoim mężem rozpoczęli działania, które miały doprowadzić i doprowadziły do utrzymania przy życiu tej grupy 200-osobowej uchodźców. To jest historia praktycznie zupełnie nieznana. Wspomnienia Marii Potockiej dwa lata temu opublikowałem po raz pierwszy w takim roczniku wydawanym przez nasze muzeum. Wśród tej grupy 200 Polaków było również kilkudziesięciu Polaków pochodzenia żydowskiego. Dla nich wszystkich Arturowie Potoccy troszczyli się o pieniądze, troszczyli się o żywność, troszczyli się o leki, troszczyli się w zasadzie o wszystko, co jest potrzebne do przeżycia. Sytuacja dramatycznie zmieniła się w momencie, kiedy w grudniu 1941 roku Artur Potocki zmarł i te jego wielkie dzieło tej pomocy polskim uchodźcom, dzieło, które było realizowane dzięki jego koneksjom, dzięki, jak powiedziałem, wcześniejszym, jeszcze przedwojennym znajomościom, teraz to dzieło spadło na barki Marii, która mimo że miała paszport dyplomatyczny, mimo że mogła bez problemu opuścić tą grupę, nikt przecież nie zobowiązywał ją do tego, żeby tymi ludźmi się opiekowała, to jednak podjęła decyzję, że zostanie i rzeczywiście kontynuowała dzieło swojego męża. Podróżowała do Marsylii, do Algieru, do Włoch, do Szwajcarii, spotykała się z ministrem spraw zagranicznych Włoch, dotarła do papieża, wszędzie próbowała pozyskiwać pieniądze, pozyskiwać środki. W swoich wspomnieniach pisze dramatycznie, najtrudniej było z Anglikami i pisze, cytuję z głowy takie zdanie, gdyby chodziło o kanarki albo psy, myślę, że Anglicy nie pożałowaliby grosza, ale że chodziło o 200 polskich uchodźców, tutaj sprawa była o wiele dla nich trudniejsza. W 1943 roku, jak wiemy, Włosi zmienili front, opuścili swojego sojusznika, czyli III Rzeszę. Wcześniej ewakuowali tą grupę Polaków na wyspę Kirk. Tam przez pewien czas Polacy byli pod, biorę w cudzysłów, pieczą partyzantów generała Tito, co jeszcze bardziej utrudniało sytuację. Niestety dramat nastąpił w momencie, kiedy na te tereny weszli Niemcy. Wszystkich mężczyzn, którzy byli, wszystkich Polaków wywieźli do obozu koncentracyjnego w Dachau, kobiety dostały się do Ravensbrück. Maria Tarnowska w tym czasie przebywała, na szczęście dla niej, przebywała poza Jugosławią, to ocaliło jej życie. Uznała oczywiście po tych aresztowaniach, że jej misja jest zakończona, przedostała się do Włoch, tam dotarła do drugiego korpusu polskiego generała Władysława Andersa i tam
została przez Andersa mianowana pełniącą obowiązki delegata Polskiego Czerwonego Krzyża na cały II Korpus Polski. Organizowała pomoc nie tylko dla żołnierzy, nie tylko dla żołnierzy poszkodowanych, ale przypominam Państwu rzecz oczywistą, że razem z armią Andersa przyszło ponad 80 tysięcy ludności cywilnej, w tym również z Rosji, w tym również i dzieci, i ta pomoc dla tej ogromnej grupy Rzeszy była ogromna. Maria Potocka do końca wojny pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu, zresztą również i parę miesięcy później, dopóki generał Anders jeszcze miał pod komendą swoich żołnierzy po zakończeniu wojny. A później zakończyła, jak powiedziałem, swoją misję. W 1952 roku zdecydowała się na bardzo radykalny krok, mianowicie wstąpiła do zakonu benedyktynek, przyjęła zakonne imię Marii Dismas i w zakonie spędziła ostatnie 30 lat swojego życia. Trzecią postacią to Róża Tarnowska, urodzona w 1911 roku w Klemensowie, córka ordynata zamońskiego Maurycego i Marii z Sapiechów. W 1931 roku Róża Tarnowska poślubiła Artura Tarnowskiego, ostatniego pana na Dzikowie, i podjęła to, co było obowiązkiem i honorem, jeżeli tak można powiedzieć, wszystkich pań na Dzikowie, mianowicie podjęła działalność charytatywną, opieka nad tarnobrzeskim szpitalem, opieka nad ochronką, pomoc świadczona najbiedniejszej ludności, w tym również ludności żydowskiej miasta, która stanowiła połowę populacji. Sytuacja zmieniła się radykalnie we wrześniu 1939 roku, kiedy najpierw mąż Artur Tarnowski poszedł na wojnę i z tej wojny wrócił na kilka dni, po czym został przez Niemców aresztowany i resztę wojny spędził w niemieckich oflagach. Róża Tarnowska została w Dzikowie sama z czwórką dzieci. Na dodatek jeszcze Zamek Dzikowski został w połowie zajęty przez armię niemiecką. Wtedy Róża Tarnowska uznała, że musi wrócić do tej charytatywnej działalności, widząc sytuację, jaka wytworzyła się w mieście zniszczonym bombardowaniem. Tak miasta, jak i okolicznych miejscowości już we wrześniu 1939 roku zdecydowała się odpowiedzieć na prośby tarnobrzeskiego szpitala, gdzie znajdowało się kilkudziesięciu rannych, dając żywność i utrzymując w zasadzie leczonych tam żołnierzy. Potem deputaty opałowe, drewno, żywność na ręce Miejscowego Komitetu Pomocy, który zawiązał się jeszcze we wrześniu 1939 roku. Tarnowska dawała wszystko, jak powiedziałem, od żywności poprzez opał na materiałach budowlanych i paszy dla zwierząt kończąc. Dla przykładu w 1942 roku według obliczeń, bo wszystko było zresztą skrupulatnie zapisywane, archiwum dzikowskie z tamtego okresu ocalało, znajduje się zresztą tutaj jako oddział archiwum krakowskiego na Wawelu. W 1942 roku przez cały rok 4345 darowizn Róża Tarnowska przekazała na potrzeby potrzebującym. Ogromnym wyzwaniem była sytuacja z grudnia 1939 roku, kiedy na dworcu, w mroźny grudzień 1939 roku, na dworcu w Tarnobrzegu zatrzymał się pociąg towarowy i z niego Niemcy wyrzucili ponad 1000 rawiczan Polaków wysiedlonych z terenów wcielonych do Rzeszy. Trzeba było tych ludzi, mówiąc kolokwialnie, zagospodarować. Róża Tarnowska była tą osobą, która wzięła na siebie obowiązek, jak powiedziałem, nie tylko finansowy, ale również na przykład dać tym ludziom często fikcyjną pracę. Przypominam, w czasie okupacji obowiązek pracy, który był bardzo mocno egzekwowany przez Niemców. Pomoc udzielano również bliskim i krewnym, również i rodzinom ziemiańskim, które znalazły się w potrzebie przez ten cały czas okupacji. Przez dzików przewinęły się rodziny siemińskich, czerwińskich, czartoryskich. To był wielki, rzeczywiście wielki wysiłek Tarnowskiej, która również na terenie Tarnobrzega została szefową lokalnych struktur Polskiego Czerwonego Krzyża, była prezesem oddziału w Dzikowie, w zamku odbywały się zebrania zarządu. Tam również organizowano, przygotowywano najbardziej spektakularne akcje Polskiego Czerwonego Krzyża. Do nich niewątpliwie należała akcja wysyłki paczek dla więźniów politycznych i więźniów wojennych
którzy pochodzili z terenów Tarnobrzega. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy takie wysyłki były organizowane. Do każdej paczki świątecznej dołączono jeszcze świąteczne wypieki przygotowane przez zamkową kuchnię. Tarnowska, mimo że tutaj słyszeliśmy o pewnych animozjach między Polskim Czerwonym Krzyżem a Radą Głównoopiekuńczą, Tarnowska na gruncie tarnobrzeskim potrafiła te animozje w jakiś sposób zażegnać. Wspomagała również i tą drugą organizację na jej potrzeby, przekazując głównie żywności i opał. Ważne jest również to, o czym się często zapomina, że ta działalność Tarnowskiej niewątpliwie oddziaływała również na lokalne środowisko, była przykładem dla ludności. Jeżeli dodamy do tego wspieranie podziemia niepodległościowego Akowskiego, gdzie w rewirach leśnych stacjonowały oddziały partyzanckie, gdzie zatrudnieni byli dowódcy lokalnych struktur Armii Krajowej, to mamy obraz niezwykłej kobiety i niezwykłego wyczynu, jaki w tamtym strasznym czasie przez nią był dokonany. W 1945 roku, już po zakończeniu wojny, kiedy parę miesięcy wcześniej zostali wyrzuceni przez nową władzę, wyrzuceni z Dzikowa, dotarła do męża do Niemiec, który, jak powiedziałem, został po wojnie i z nim potem poprzez Belgię do Kanady. Tam również nie spoczęła na laurach, była jedną z najbardziej aktywnych działaczek polonijnych i co ważne, co w jakiś sposób wiąże się oczywiście z Czerwonym Krzyżem, była również działaczką zakonu maltańskiego. I jeszcze jeden życiorys Zofii Tarnowskiej. Urodzona w Rudniku nad Sanem w 1916 roku, wnuczka słynnego profesora, tutaj nie trzeba przedstawiać, dwukrotnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Stanisława Tarnowskiego, córka jedynego syna profesora Hieronima Tarnowskiego i Wandy Zamońskiej. Dziewczyna, kobieta o niezwykłym temperamencie, uwielbiała jazdę konną, uwielbiała polowania. Kiedy wybuchła wojna, podobnie jak i wiele osób, ewakuowała się do Rumunii, potem dotarła do Jugosławii, miała więcej szczęścia, bo przez Jugosławię dotarła na Bliski Wschód, najpierw do Palestyny, a potem do Kairu. Tam dostała zaproszenie od księcia Józefa Kamala, księcia egipskiego, który przed wojną często bywał w Polsce na polowaniach, była również i w Dzikowie, skojarzył ją, zresztą miał ogromny szacunek dla Tarnowskich i jego ogromna pomoc sprawiła, że mogła osiąść w Kairze i wtedy tam rozpoczęła pracę w działającym na Bliskim Wschodzie Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu. Głównie trudniła się poszukiwaniem zaganionych żołnierzy alianckich, odwiedzała rannych w szpitalach, pracowała w kantynie wojskowej, ale kiedy pod koniec, bodajże w listopadzie 1941 roku na Bliski Wschód dotarł premier i w jednej osobie również naczelny wódz, generał Władysław Sikorski, spotkał się z Zofią Tarnowską, spytał, pani działa w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, a dlaczego pani nie działa w Polskim Czerwonym Krzyżu? Odpowiedziała mu, panie generale, bo nie ma tutaj takiej organizacji. No to będzie, polecam pani zorganizowanie Polski Czerwony Krzyż. W niektórych wspomnieniach mówi się, że Zofia Tarnowska zgodziła się, stawiając tylko jedno ultimatum, że nie będzie żadnych rang ani dystynkcji, że będzie obowiązywała zasada brat i siostra. Podobno generał Sikorski wyraził na to zgodę, a więc Zofia Tarnowska przystąpiła do działania. Działania bardzo ważne, szczególnie kiedy ruszyła ofensywa Rumla, kiedy wielu również i polskich żołnierzy z Brygady Karpackiej znalazło się w potrzebie, było rannych, a potem kiedy armia Andersa znalazła się na Bliskim Wschodzie, ta działalność rzeczywiście osiągnęła swoje apogeum. Była kobietą rozpoznawalną na tamtym terenie, pracowała nie tylko w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale związała się również i emocjonalnie poprzez kapitana specjalnych służb angielskich, który tam funkcjonował, nazywał się Evans William Moss, który później stał się jej mężem.
Ta działalność była rzeczywiście wszechstronna, wieloraka. Niestety działalność w Czerwonym Krzyżu, Zofii Tarnowskiej w Czerwonym Krzyżu zamarła po 1943 roku. Zadziałało coś, co jest naszym przekleństwem również i w dniu dzisiejszym. Polityczne animozje, była traktowana jako osoba związana z generałem Sikorskim. Po śmierci generała Sikorskiego, po przejęciu władzy przez inne osoby, no była przez wielu traktowana jako osoba non grata i w ten sposób jej działanie zdecydowanie osłabło. Przeżyła wojnę, pod koniec lat 40. razem z mężem osiadła w Anglii, zostawiła po sobie wspomnienia, zostawiła również piękne wiersze, bo była również osobą wrażliwą, świetną poetką. Na koniec, jeżeli Państwo pozwolą, to oczywiście pytanie najważniejsze, jakie ciśnie się na usta, mianowicie źródła tych postaw. To nie może być przypadek, że tyle kobiet z jednej rodziny, czy związanej z jedną rodziną, w gruncie rzeczy robi to samo w tym samym czasie, prawda? Kiedybyśmy zadali to pytanie dla historyka, najważniejsze po pytaniach kto, gdzie i kiedy, pytanie dlaczego, prawda? To myślę, że można by doszukiwać się kilku źródeł takich postaw. Po pierwsze, niewątpliwie etos arystokratyczny, czy arystokratyczno-ziemiański. Etos, w którym zawierała się postawa służby tak ojczyźnie, jak i służby innym. Ten etos, który był żywy, który był kultywowany w każdej ziemiańskiej rodzinie, w tym etosie również swoją rolę miała kobieta i gdyby prześledzić w zasadzie działanie i funkcjonowanie wszystkich kobiet żyjących w Dzikowie, wszystkich tarnowskich, to nawet jeżeli nie działały w Czerwonym Krzyżu, to działalność charytatywna, działalność pomocy dla drugiego człowieka była jakby w sposób oczywisty i immanentny wpisana w istotę ich życia. Drugą rzeczą to jest tradycja rodzinna. Tradycja rodzinna tych postaw przekazywana z pokolenia na pokolenie, to tworzyło również pewien wręcz moralny obowiązek sprostaniu tego, co pozostawiła po sobie matka, babcia, prawda, czy inna krewna. I wreszcie coś, co niestety mówię to z bólem i goryczą, co nie udało się stworzyć nam przez 30 lat tak zwanej III Rzeczpospolitej, mianowicie mądry patriotyzm. Mądry patriotyzm, który również zakładał te działania, o których tutaj mówiliśmy. Kiedy patrzymy na leliwę, herb rodowy Tarnowskich, bardzo często towarzyszy temu herbowi zawołanie łacińskie Tendide in astra viri, czyli mężowie, zdążajcie ku gwiazdom. To zdążajcie ku gwiazdom ja sobie interpretuję jako miejcie odwagę, również i miejcie odwagę marzyć. I gdy patrzymy na działalność Tarnowskich, to trzeba powiedzieć jedno. Nie tylko mężowie w rodzinie Tarnowskich mieli odwagę podążać ku gwiazdom. Również ich żony, matki i siostry. Dziękuję za uwagę.